Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd Nissana Skyline'a R34, którego tu widzicie, nie jest to wersja Nismo, nie jest to najlepszy samochód w grze, ale jest bardzo fajny i chcę właśnie dla was go przetestować, sprawdzić jak w jakiej klasie spisze się najlepiej. I mam tutaj gotowe dwa ustawienia tuningowe. Ten obecny mój Skyline znajduje się w klasie C i zaczniemy sobie od niego. Sprawdzimy czy poradzi sobie w klasie C, czy nadaje się do klasy C. 499 punktów na statystyce ogólnej, jakieś tam statystyki na przyspieszenie i tak dalej. I zaraz sobie zobaczymy, jest za mną wyścig. Ale zanim pojedziemy jeszcze wyścig, opowiem wam trochę o Skyline'ie. Jak się prowadzi, jak przyspiesza. Więc zacznijmy może od przyspieszenia. Jak przystało na Skyline'y, tutaj mamy również napęd na 4 koła, więc te przyspieszenie, a szczególnie start, jest dość dobry, jak na ten wóz. Jest to stary samochód i kiedyś nawet wymiatał w Wordzie. Pamiętam, jak go wprowadzali, to był tylko rental i można było go sobie wypożyczyć za boosty na kilka dni, jak na nie jeden dzień, chyba na 5 dni ja sobie go wypożyczyłem i zrobiłem nawet z tamtego okresu jeden film, gdzie naprawdę w klasie drugiej, bo wtedy nie było jeszcze klasy A, B, C, D, E, S, tylko była właśnie klasa T1, T2 i T3, to właśnie ten Skyline był bardzo dobry i naprawdę można było nim wymiatać, tym bardziej, że posiadał dość mocne nitro, naprawdę. Także kiedyś to był dość dobry wóz, teraz mamy Nissana Nismo, jeden z najlepszych samochodów w klasie A. I również możecie, każdy fan tego modelu może sobie tamten Nismoka po prostu zakupić. Nitro mamy tutaj teraz takie, jest ono odczuwalne, ale to już nie jest to co kiedyś, kiedyś było mocniejsze. No dobrze, tak dziwnym trafem powróciłem do miejsca rozpoczęcia wyścigu. Rozpocznijmy sobie wyścig na klasie C. Witam was na University Way. Mam tutaj wydłużony idealny start do 5 sekund. Jak widzicie, start jest bardzo dobry w tym Skyline'ie. Mimo że mam słabe nitro, to wystartowałem niemal od razu za Toyotą MR2, jest bardzo dobrze. No i prowadzenie jest tutaj w miarę okej. Oczywiście nie mogę się tutaj równać pod względem osiągów do Toyoty MR2, ale i tak można sobie poradzić na tych zakrętach. Szczególnie jeśli nie są zbyt ostre. Ale prowadzenie jest tutaj bardzo przyjemne. Nie jest plastikowe, zdecydowanie. Oczywiście będę tutaj używał power-upu, żeby jakoś sobie wyrównać te szanse, bo tamci z przodu to naprawdę koksy. Tym bardziej ten jeden, jakiś Scooby czy kto to, bo wyprzedził mnie już tak dosyć mocno. Jest na pierwszej pozycji, a ja jestem już na drugiej, słuchajcie. Więc jest całkiem nieźle. Bardzo dobrze idzie. Zadowolony z tego przejazdu na tamtym okrążeniu. Lagi. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tymi lagami, że utrzymam tą drugą pozycję do końca. Okej. I nitrujemy. Dobrze. No także Skyline, no prowadzenie jest tutaj całkiem okej. Z tym, że ono chyba spada wraz z tuningiem niestety, wraz gdy włożymy jakąkolwiek część tuningową. To sobie za chwilkę sprawdzimy, bo ja na drugim kierowcy mam również tego Skyline'a i mam w nim całkiem dobre części, co wam zaraz zademonstruję i zobaczymy sobie, czy takim Skyline'em z dobrymi częściami można coś osiągnąć.
dotarłem do mety na drugiej pozycji, to jest bardzo dobry wynik jak dla mnie w klasie C Skyline. Jestem zadowolony naprawdę. Kupiłem sobie ten samochód jakiś czas temu, specjalnie żeby go dla was tuningować i spodobał mi się, po prostu nie chciałem go sprzedawać. Pomyślałem, kurczę, fajny wóz, o co mi go sprzedawać. Więc chodźmy teraz na mojego drugiego kierowcę. I zobaczymy tamtego Skyline'a. Jeszcze tylko rzucimy okiem na statystyki w tym wozie. Mam tutaj 500, właśnie chodzi mi tylko i wyłącznie o prowadzenie, 318 punktów. Jakieś tam części uliczne, prawda? Zobaczmy sobie teraz, jak zmienię kierowcę, tam mam już takiego Skyline'a naprawdę lepszego. To nie jest Skyline, to jest BMW, ale za chwilkę zmienimy sobie na Skyline'a. Mam nadzieję, że go jeszcze tutaj nie sprzedałem, ale chyba nie, specjalnie go zostawiłem na ten przegląd. Już, bierzemy cię Skyline, gdzie ty jesteś, pokaż się, jesteś tu. Nissan Skyline. I tutaj mamy właśnie niewiele większe te prowadzenie, prawda, więc ono coś tam się podniosło, leciutko, ale nieznacznie, więc... No nie fajna sprawa. Włóżmy sobie tutaj jeszcze... Właśnie, pokombinujmy sobie coś z mocą nitra. Weźmy sobie wydłużenie perfect startu, idealnego startu do 5 sekund. Do 4 sekund, już nam wystarczą te 4 sekundy. Niestety nie mam tutaj mocy nitra. Ale dajmy sobie wzrost osiągów, o. Tak. I chodźmy do sklepu. I ulepszmy jeszcze moc nitra, jak się tylko da, tymi skillami sklepowymi. O. I wystarczy. Chodźmy teraz do jakiegoś innego może wyścigu. W jakiej klasie mam tego Skyline'a? Chyba w klasie B, zgadza się? Zobaczmy sobie statystyki. Tak, klasa B, prawie wymaksowany. Dobrze, no to chodźmy sobie do jakiegoś wyścigu. W klasie B, w klasie C mój Skyline poradził sobie całkiem dobrze. Tutaj mamy już klasę A właściwie, także jest zdecydowanie trudniej. Ale zobaczcie, jak ładnie sobie ruszyłem na tym perfect starcie, prawda? Także jest całkiem dobrze, zobaczcie co się dzieje. Ale co wam mogę powiedzieć o prowadzeniu? No, teraz zobaczymy po tym zakręcie. Oj, ktoś mi tutaj zrobił tamę na drodze, ale zobaczcie co się dzieje, jak ładnie mi ten Skyline sunie, prawda? Klasa B, przypominam, o! Przypominam, klasa B, o rany! Kurczę. A tutaj mam zawodników chyba z klasy A. Zobaczymy sobie pod koniec wyścigu, co oni tam mieli za samochody, bo aż jestem zaskoczony tym startem, tym co się działo potem. Jest naprawdę bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, o rany, że takie rzeczy się tu będą działy z tym samochodem. Ale wyprzedziła mnie właśnie Mazda RX-8. Przede mną jest Ford Mustang Boss z mocnym nitrem. A dajmy im tam Magnesa do przodu. Co tam? No dobrze, idziemy sobie tu. Patrzcie, co się dzieje, jak elegancko wyprzedziłem Mazda RX-8. Jak pięknie prawie wyprzedziłem bossa. Mam tutaj, właśnie, bardzo dużo robi tutaj teraz ten skill na poprawienie osiągów, jeśli jest się na trzeciej lub niższej pozycji, przez co moje przyspieszenie znacznie wzrosło. Ja mam tego skilla wymaksowanego. Jestem właśnie na trzeciej pozycji. I teraz mi się właśnie ten skill wyłączył. I teraz mam normalne przyspieszenie bez poprawione, po prostu niepoprawione przez tego skilla. I zdecydowanie czuć poprawę osiągów, jeśli jesteśmy na tej trzeciej pozycji. W tamtym Skyline'ie, gdy jechałem właśnie na klasie C, tej poprawy osiągów nie miałem, a i tak udało mi się drugą pozycję osiągnąć. To jest bardzo dobrze. Tutaj na wyścigu bezklasowym, gdzie moimi przeciwnikami byli naprawdę takie dobre samochody z klasy A, dobrze stunigowane, a widzieliście, że bossa też brałem. Także naprawdę bardzo, bardzo ładnie mi to poszło. Lexus LFA w klasie S, Lotus Evora, Mazda RX-8 09 w klasie B.
A ja mam mojego Nissana Skyline'a w klasie B ze statystykami 577, ale już mam naprawdę dość dobre te części do tuningu osiągów. No i tak jak mówiłem, to doganianie, wzrost osiągów, to jest też bardzo istotne. Dlatego samochodu, jak widzicie, to się dość dobrze sprawdza. Jeszcze zamiast nitra można tutaj ulepszyć, sobie katapultę. Więc jest to ciekawy wóz, no jeśli ktoś nim wygra kiedyś, to musi być to naprawdę bardzo, bardzo dobry kierowca, naprawdę. Bo wygrać się z tym Skyline'em niestety ciężko. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z BMW M3, E30, Sport Evolution, czy z jakimś innym koksem w klasie B, czy w klasie C, jak wcześniej testowałem, który ma mocny nitro i który ogólnie jest koksiarski. Nissan Skyline jest dla osób, które lubią ten model i którym właściwie wygranie, czy zajęcie chociażby wyższej pozycji sprawiłoby dużo radochy. Ale zobaczcie teraz, 320 km na godzinę w klasie B, niewymaksowany Skyline. Przyspieszenie ok, prowadzenie można sobie poradzić. Także jak najbardziej fajny zakup, tym bardziej dla jakichś tam zapaleńców właśnie tego modelu. I ja sobie posiadam te dwa samochody na obu kierowcach. Mogę sobie wyfrunąć na klasę C lub klasę B, w zależności od tego, w której chcę sobie porywalizować na takim poziomie. Okej, ale czy się opłaca tak naprawdę kupić ten samochód do wygrywania? Moim zdaniem nie bardzo. Jest to wciąż słaby wóz. Jeśli chcecie wygrywać, możecie kupić inne samochody, jak właśnie BMW M3 Sport Evolution. Również za kasę z gry, Skyline jest chyba za kasę z gry, nie wiem czy jest teraz obecny, ale chyba jest. Więc jeśli ktoś jest fanem tego modelu, a wątpię, żeby jakakolwiek osoba grająca w Worda nie była fanem tego modelu, to jak najbardziej polecam. Samochód wart uwagi i można się nim fajnie bawić, co tu dużo gadać. Także dziękuję wam za to, że byliście ze mną przez ten cały film. Zapraszam do komentowania, jakichś, nie wiem, wypowiadania się na temat tego, jakie przeżycia mieliście z tym samochodem, czy jak udało wam się z kimś tam wygrać. Jeśli podobał wam się ten film, nie krępujcie się, zostawcie łapkę do góry. Coś mi to tam zawsze podpowie, żeby robić filmy lepsze czy gorsze. Gorsze robić filmy, tak. Zawsze staram się, by były jak najlepsze. Bardzo wam dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Na razie.